Nie wierzę, że to mówię, ale witajcie w ostatnim odcinku kampanii Jurassic World Evolution 2, tak? To, co za chwilę zobaczycie, to będzie po prostu ostatni odcinek tej kampanii, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że mamy jeszcze masę innych trybów i tylko pokrótce chciałem po prostu do tego nawiązać, żebyście nie mówili, o, Flotar, przecież... Później oprócz przejścia kampanii będziesz musiał masę innych rzeczy robić, ale jeżeli chodzi o samą kampanię, no to mamy 80%, przed poprzednim odcinkiem miałem 60%, więc jedna misja to jest 20%. Później mamy wyzwania, które będę musiał sobie też poprzechodzić. Mamy teorię chaosu i to mi się chyba najbardziej podoba, jeżeli chodzi o te rzeczy, które mamy tutaj. Mamy unikalną skórkę pojazdu, tego nie potrzebuję. Mamy sandbox, jak widzicie mamy na przykład jedną mapę odblokowaną, ale nie ma jeszcze odblokowanych wszystkich dinozaurów, więc do tego sobie przejdziemy, ale no bardzo mnie to ciekawi, że taka kampania jest krótka i w sumie taka dziwna. Możecie napisać, jak wam do tej pory się podobała kampania, czy z przyjemnością to się oglądało, czy raczej wolelibyście, aby to przypominało to, co mieliśmy z pierwszej, znaczy w pierwszej części. Bo ja sam mówię, troszkę zadowolony, troszkę niezadowolony, ale spoko, zobaczymy, co tutaj ciekawego będę mógł jeszcze wam pokazać i co będę mógł zrobić. No wiadomo, na początku trzeba postawić te wszystkie budynki, więc za chwilę wracamy. No i wszystkie budynki mamy postawione, więc zobaczymy, jakie kolejne rzeczy będziemy musieli zrobić. Pewnie ekspedycję też trzeba będzie jakąś... Nie, ekspedycji żadnej nie ma. Nie musimy wysyłać naszej drużyny naukowców. Skataloguj dzikie gatunki w Yosemite, używając pojazdu do ich sfotografowania. No i coś takiego rozumiem. To była jedna z fajniejszych misji, jakie nam na razie twórcy dali, czyli z tym alozaurem. To naprawdę mi się podobało i później trochę ten poziom oparł, ale... Jak widzimy, centrum ekspedycyjne nie, czekajcie, placówka zespołów reagowania, tutaj mamy ten samochód, więc zobaczymy, jakie tu są gatunki w ogóle na tym. Ty, dużo tego będzie, patrząc na to, że mamy naprawdę bardzo dużo tych aparacików na górze, to no to zapowiada się to dość ciekawie. Zrób zdjęcie. O, ty, będę mógł porobić sobie zdjęcia. No i pytanie, czy to będą same roślinożerne dinozaury, czy raczej będziemy też mieli coś, powiedzmy, ciekawszego, czyli coś mięsożernego. O, tutaj mamy. Widzę prawie. No, gdzieś ty jesteś, gdzieś się tu ukrywasz. O, muzyka mi gra. Nawet nie zwróciłem uwagi. Tu jest. Czekaj, on jest gdzieś w krzakach, ten mały dinozaur. Jest gdzieś w krzaku przede mną. Czyli tutaj. Cyk. Ale piękne zdjęcie. Szczegóły zdjęcia. Kompsognat jest. $35, nagroda za założenie. A, wyślijmy to. Czyli słuchajcie, zrobiliśmy zdjęcie dinozaura, którego nie ma. Czyli równie dobrze mógłbym zrobić zdjęcie po prostu natury i też by jakoś to w miarę działało. Dobra, ale teraz pytanie, gdzie ja dokładnie... O, tam sobie polecimy. Ile mam z katalogii dzikie gatunki w Yosemite, czyli albo muszę zrobić 8 zdjęć, albo to musi być 8 różnych gatunków, które są tutaj. I to już mi się bardziej podoba. O, wy wyglądacie pięknie. Całą rodzinkę. No i za to powinienem dostać dużo kaski. $979. Szczerze? Nawet bym chciał taki osobny tryb, który polegałby tylko i wyłącznie na tym, że masz losowo generowaną mapę, masz losowe gatunki i po prostu musisz porobić ich zdjęcia. To by było takie przyjemne zajęcie, żeby się po prostu pobawić w takiego fotografa. Cześć. Ale wy jesteście piękne. Dobra, dwa uchwycimy. Wiadomo, mógłbym troszkę bliżej podjechać. Wyślij. Ale też nie chcę... Ale ty jesteś piękny, ale też nie chcę, żeby mnie zaatakowały, do tego zmierzam. No, będę chciał ciebie w moim parku, będę chciał ciebie uratować na pewno. Czyli co, 3 na 8? Oho, już widzę kolejny gatunek, nie mam pojęcia, co to jest, ale zaraz się przekonamy i zatrzymajmy się. Czym ty jesteś? Ty wyglądasz mi jak Baronyx, tylko taki trochę chillujący pod drzewem. Tak, to jest Baryonyx. Właśnie, i tam jest Baryonyx. Baryonyx odpoczywa. No fajnie, $225. Nie atakuj mnie, czyli są także mięsożerne. O kurde, tu jakaś duża rodzina, duże stado bardziej. To, czy to są Gallimus? Chyba on się tak nazywa. Jeżeli przekręcam, przepraszam, ale... Te niektóre nazwy są dziwne do wymówienia. I co to jest? Gallimim. Okej, okay, Gallimim. I sobie idą po prostu. Premia za kadr, premia za kilka dinozaurów. To przecież było, halo, było kilka dinozaurów.
spokojnie, ja tu tylko kataloguję, nie musicie się mną kompletnie przejmować. Czyli z tej strony już wszystkie dinozaury mamy, teraz musimy pojechać tam daleko i zrobić zdjęcie kolejnym. Wygląda na to, że to są też roślinożerne i czy to jest pachy? Czy tam pachylozaur? Nie wiem. Pachycefalozaur. Tak, właśnie o tobie myślałem. O, twojego kuzyna spotkałem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ten z takimi rogami, który powiedziałem, że wygląda pięknie, to był właśnie kuzyn. Ja przynajmniej tak zawsze sobie je nazywam. Jeżeli wiecie, dwa dinozaury wyglądają podobnie do siebie, okej, to jesteście kuzynami. Spoko, spoko. I teraz pytanie, gdzie ja mam jechać? Czy to będzie gdzieś tak? Na pewno będą za tą skałką. Ale spróbuję. O, jest mały problem, bo tutaj mam już granicę mapy. A, więc albo muszę wjechać głęboko tutaj w las, albo... Troszkę zabłądziłem, zaraz zobaczymy. Aha. Czyli to po prostu to jest ta skała. Dobra, to trzeba objechać jednak dookoła tą całą górę. Tutaj też widzę, że jest jakieś większe stado i... Co to jest? Zaraz zobaczymy. Wyglądasz dziwnie. Przepraszam, że to powiedziałem. Nasutoceratops. Chyba tak się nazywa. To znaczy tak się wymawia. I wydaje mi się, że tutaj będą triceratopsy. Jeżeli mamy... O! Spłoszyły się? Tak, troszkę się spłoszyły tego samochodu. No i z drugiej strony tutaj mamy... Ten dinozaur mi się kojarzy z Ark Survival Evolved, jak to jest pierwszy dinozaur, którego się oswajało kiedyś i on zawsze uciekał i po prostu nie chciał, nie chciał w żaden sposób, wiecie, walczyć z tobą. To jest Parazaurolof. Ja może niepotrzebnie wymawiam te nazwy, ale wiecie, też chcę się poduczyć tych nazw, jeżeli się nie za bardzo je kojarzy. Dobra, zwiększ ocenę aktywów, chwytając niebezpiecznie drapieżniki podczas ekspedycji. Aha, czyli zrobiłem... Dobra, tutaj mamy już wszystko zrobione, ale musimy teraz powrócić i zrobić wyprawę. Zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie do schwytania. Uhu, dużo tego jest. I mamy tak, albertozaur. Albertozaura nie mieliśmy. Mamy kriolofozaur. Też wygląda fajnie. Mamy trodona. Ty nie wyglądasz dobrze. Metriakantozaur. Wygląda jak taki mały T-Rex. I dilofozaury. O, dilofozaury zawsze fajne. Tutaj mamy hererazaur. I mamy dwa alozaury. Okej, no to trzeba będzie troszkę porobić tych klatek. Znaczy tych wybiegów dla tych dinozaurów, jeszcze tylko sprawdzę, mam dużo terenu, więc ja sobie tutaj wszystko przygotuję i za chwilę będziemy zapełniali powoli te wszystkie klatki. No i trzy wybiegi zbudowane, zobaczymy, czy w ogóle one starczą na te nasze dinozaury, bo nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, mianowicie takiej, że one mogą być agresywne i będą chciały się po prostu cały czas wyrywać z tych klatek. Brak pieniędzy. Kiedy zbankrutujesz, musisz zebrać gotówkę za pomocą tego, co masz, sprzedaj niepotrzebne budynki, dinozaury. Chwila, ja mam na minusie kasę, widzicie, tak się rozpędziłem, że wybudowałem trzy wybiegi, a nie mam jeszcze żadnych dinozaurów. Dobra, nic się nie dzieje, zaraz to jakoś naprawimy. Minus 456, pracownicy, o kurde. Dobra, pokaż, wymaga kontroli stanu. No, wyglądasz bardzo fajnie. Chyba na razie mój top jeden dinozaur pod względem wyglądu. Tak mi się jakoś spodobał. Minus 609 dolarów. Zbankrutowałem. Posterunek strażników. Minus 531. Dobra, powoli. Powoli będziemy wracali do tego. Czy ty chcesz uciec? Dalej, potrzebuję więcej kaski trochę. Kurde, że też... Co jest? ZZZ? A, odpoczywa sobie. I San Antonio, łapiemy kolejnego dinozaura. Czy minus 425? No dobra, no to nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu sobie poobserwować te dinozaury i poczekać na moment, w którym będę mógł im kupić cokolwiek, bo nie wiem w sumie, czy one potrzebują żywej zwierzyny, czy mogę im dawać, wiecie, taki podajnik z mięsem i tak naprawdę tyle im starczy, ale muszę jeszcze to zrobić. W sumie to chyba w pierwszej kolejności. 100 dolarów jest! Mamy pierwsze 100 dolarów i postawimy sobie ten podajnik, znaczy podajnik. Może w tym miejscu? O! Będziemy mieli dwa ogrodzenia od razu przypisane do tego. No i powoli się odbijamy od dna, ale widzicie, do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że coś tutaj może mi czegoś zabraknąć. A okazuje się, że może. Czyli po co ja w sumie klasyfikowałem te gatunki, które żyją tutaj na wolności, jeżeli tak ja będę ratował te dinozaury, które są tutaj? Może czegoś nie rozumiem, ciężko powiedzieć. Dobra, jedziesz w samochodziku mój? Próbuję.
Próbuję zobaczyć, czego tym dinozaurom jest tutaj potrzeba. 670 na 330, więc trzeba na pewno będzie zmienić wam wybieg. Bo one, o, zdrowie 100%, transmisja przychodząca. Schwytano Albertozaura. Zarąbiście. Jeden, przetransportuj dinozaura i postawimy, damy go tutaj. Do tego miejsca. Jesse Kasim odczuwa niezadowolenie. O, to bardzo przykro mi z tego powodu. Serio. Mega mi przykro. No ale muszę się skupić na was. Czy komfort, czy na przykład, wiecie, czy miejsce, w którym są, nie jest dla nich zbyt małe. Wydaje mi się, że powinno być dobrze, ale zaraz się przekonamy. Fajne wam w ogóle mają umaszczenie. I czemu nie ma różnych skinów tych dinozaurów? Czemu wszystkie wyglądają tak samo? Powinny, nawet wiecie, minimalnie ten kolorek powinien się różnić. Okej, okay, potrzeby terytorialne. Populacja, obszar jest idealny, koegzystencja 0%, las potrzebuje. Dobra, czyli bierzemy sobie tak, zatrzymujemy gierkę. Mam 1000 kasy, więc trzeba będzie to wykorzystać i postawić trochę więcej drzew. Dobra, las 20%, woda i ofiara. Aha, czyli wodę macie wystarczającej, ale ofiary nie macie. No to weźmiemy sobie tak i... O nie, 1000 dolarów to kosztuje. 1000 dolarów. Dobra, to jeszcze Albertozaura też sprawdzisz zaraz. Chyba, że będzie chciał uciec. Zbyt blisko, proszę bardzo. I teraz widzicie, jak im szybko skoczyło zadowolenie na 100%. I o to właśnie chodziło. I sprawdzisz Albertozaura, czy nie? Gdzie jest ten samochód? Powinien? O, co jest? Gdzie ty biegniesz? A, dobra, on goni. Zaraz. R-ka? Goni naszą żywą zwierzynę. Dawaj, dziabnij go. I pięknie. O, i o ziemię. No i sobie teraz na spokojnie zje. Dobra, ale wróćmy do naszego Albertozaura i pytanie. Czemu ten samochód w bazie? Dodaj zadanie. No przecież powinien obejmować dwie strefy. Znaczy powinien obejmować dwa dinozaury. A dlaczego tak nie jest? To jest dziwne. Dobra, czyli wysyłamy na kolejną ekspedycję i tym razem zgarniemy sobie alozaury już były. O, dilofozaurów nie chcę. Takich herazaur. Jak ty wyglądasz? Dobra, wezmę ciebie. O, jednego w sumie. Jeden mi jest potrzebny. Nie, dwóch jest mi potrzebnych. Dobra, to wyjdźcie sobie tam i będziemy mieli już trzy dinozaury, a w międzyczasie sprawdzimy, czego ten gościu wymaga, czyli Albertozaur. Nie, no też ładnie wygląda. Chilluje sobie bombę. I czeka. Czeka, aż ktoś podjedzie do niego, żeby sprawdzić jego stan. Tylko nie widzę, żeby ktoś jechał. Chyba, że ten samochód się zablokował. Gdzie ty, samochodziku, jesteś? To kontrola stanu. A jesteś. Dobra, czyli on się blokuje, widzicie? Źle są troszkę ścieżki zrobione. Albo komputer ma problem ze znajdowaniem tych ścieżek. Znajdywaniem. I przez to właśnie się dzieją takie rzeczy, jak widzicie na załączonym obrazku, że z jakiegoś powodu bardzo, bardzo wolno się przemieszcza. O! Brak dostępnej zdobyczy, niezdiagnozowana choroba. O, no właśnie, tego się bałem. Dobra, zatrzymujemy czas. No i co, trzeba będzie go przeskanować i zapewnić mu tego, czego nie ma. No i wszystko na styku udało się zrobić, ale widzę, że Albertozaur i tak zaatakuje tutaj ten samochód. A nie, po prostu go próbuje wypłoszyć ze swojego terytorium. Oczywiście żadnych drzew nie lubi, więc będzie na takiej otwartej przestrzeni. O, szkoda, bo myślałem, że wiecie, jakieś drzewka się postawi, cokolwiek, ale widocznie co dinozaur to ma inny obyczaj i inne rzeczy chce. Niezdiagnozowana dolegliwość. Zobaczymy obrażenia. Okej. Okay. Połknięty telefon? Co? Zagubione rzeczy należy wydobyć z żołądka dinozaura i zwrócić właścicielowi lub najbliższemu krewnemu. Albertozaur zjadł telefon. Okej. Okay. Dobra, to jest dziwne. Plus 50 do paliwa. Mam mało kaski, więc trzeba, wiecie, zważać na to, co mamy. Ale, no, trzeba będzie go uśpić. Dlatego tak, w bazie dodaj zadanie. Uśpimy ciebie, przetransportujemy. O, w sumie nawet to wezmę. Przetransportujemy i, no, trzeba będzie niestety wyjąć jakoś ten telefon. I, nie wiem, załatać. Coś masz złamane, połknięty. A, ranny po prostu jest. Okej, okay, no to dzięki. Czyli co, 1440, za chwilę będą kolejne dinozaury, którymi trzeba będzie się zająć. Tym razem będą to trzy osobniki, ale w razie czego mogę powiększyć im klatkę, więc też nie ma problemu. Herrezaur.
Kontynuuj schwytany 3 na 3, przetransportuj dinozaura. Raz, dwa, trzy. 18 na 79. Dopiero gatunków odblokowaliśmy. A troszkę już w to gram jednak. Dobra, damy tobie, wam to. No i co? Tak naprawdę trzeba... O, jest. Jest przetransportowany, także... Znaczy, jest uśpiony, no to transportujemy go. Utrudnienia, co jest? A, dobra, tutaj trzeba go przetransportować. 4 na 6, 10 na 6. Tylko, że nie mam kasy, żeby to zrobić. Dobra, czyli musimy jeszcze chwilę poczekać. Transportowanie dinozaura bez przydzielenia personelu oznacza konieczność późniejszego ręcznego przypisania personelu. Nie, nie chcę kontynuować, tylko chcę poczekać chwilę. Dobra, to już Albertozaur jest transportowany, udało się zebrać kasę, ale problem jest kolejny. Okazuje się, że trzy kolejne dinozaury są... O, zaatakuje? Nie, nie będzie atakował. Chociaż czają się. Ty, też fajnie wyglądają. Kurde, jestem... W końcu, na sam koniec kampanii dostajemy dobre dinozaury, które super wyglądają. Formuje terytorium. Mhm. Koegzystencja 0%, obszar, populacja, wszystko się zgadza. Wody potrzebujecie i lasu troszkę więcej. No to słuchajcie, nie ma żadnego problemu. Już się tym zajmuję. Woda. O! Będziecie mieli dużo wody. I las. No to zwykłe jakieś drzewka wam postawimy. Może te. O! Jeszcze więcej. Idealnie w sumie się chyba udało to postawić, no ale trzeba będzie i tak wszystkie przeskanować i zobaczyć, co im w ogóle dolega tym dinozaurom, bo się nie spodziewałem, że będą tutaj takie, takie problemy. Dobra, ty jesteś już badany, zarąbiście, i teraz dodaj zadanie. Powiem wam, że zastanawiam się, czy będę potrzebował tych wszystkich dinozaurów tutaj, żeby zrobić cokolwiek, znaczy żeby wbić się 3300 punktów, bo taki mam plan na ten film. A jeżeli, wiecie, no będzie to potrzebne, no to pewnie zrobię kolejne cięcie, pozbieram troszkę kasy i przygotuję kolejne wybiegi dla reszty tych dinozaurów. Czekamy na ostatnią dostawę dinozaurów. W międzyczasie powstało nowe ogrodzenie z trodonami, których jest chyba 6 i mają naprawdę największy wybieg, jaki do tej pory zrobiłem. Jak widzicie, kontrola stanu wygasa, a właśnie... Będzie trzeba za chwilę to zrobić. Ukończony schwytanie żywcem. Mamy kolejne dinozaury do przeniesienia i dwie kolejne, właśnie dwa kolejne wybiegi, które mam tutaj przygotowane dla nich. Dlatego miejmy nadzieję, że... O, dilofozaury 6. One też potrzebują na pewno dużo miejsca. Przetransportuj dinozaura. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tyle. A, bo szóstego nie schwytaliśmy. Nieważne, nie było tematu. Dobra, wodę na pewno postawię wam. By będziecie chciały dużo wody i będą połączone te dwa wybiegi. Po prostu, żeby, nie wiem, może się przedostaną do siebie, może jakoś inaczej to będzie wyglądało. O, i brama na pewno będzie pomiędzy jednym a drugim, żeby nie musieli jeździć naokoło, bo to jest w sumie bez sensu. Gotowe do zbadania, przejdź do badań. Właśnie, bo w międzyczasie też sobie jakieś badania rozpoczynałem, żeby nowe rzeczy odblokowywać i najbardziej zależało mi na chorobach różnych. Okej, 3 na 4, 11 na 4. Dobra, to weźmiesz 8 na 4 i niech sobie coś tam, wiecie, badają. Zawsze to się przyda w innych trybach gry, bo wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy, one będą przechodziły. 2240 i wymagana kontrola stanu. Wiecie co, chyba placówka zespołów reagowania. Będę musiał postawić kolejną placówkę. Bo z tą jedną, no to na dłuższą metę sobie nie poradzę, bo oni i tak, ten jeden zespół musi wszędzie jeździć. A chyba nie mogę kupić, przynajmniej na razie, kolejnych właśnie tych samochodów, więc postawimy kolejną placówkę i powinno być wtedy spoko. 2500, więc jesteśmy naprawdę blisko, żeby zakończyć tą misję. O, no i co, pewnie będę musiał sprawdzić, co dilofozaury potrzebują i co ten dinozaur potrzebuje i raczej 3000 to powinna być chwila, moment. Wiecie, co mnie też ciekawi, bo w pierwszej części ja pamiętałem, że te dinozaury co chwilę uciekały. Nawet jeżeli miały zapewnione warunki, to co chwilę coś im tam nie pasowało i im odwalało. A teraz? Nic. Zero problemów, chyba że są... O, paliwo się kończy. Badania zakończone, bardzo dobrze. Wypełni i wypełni na maksa. Już mam 23 tysiące. A teraz, jeżeli te dinozaury po prostu są ze sobą, gatunki się, powiedzmy, nie podobają, to wtedy tylko uciekałem. A tak to jest totalna chillera i zero jakichkolwiek problemów. Więc powinienem się z tego cieszyć, ale jest to, nie ukrywam, troszkę dziwne. Dobra, przypiszemy sobie kolejny skład. Nie ekspedycję, tylko was chciałem przypisać. Okej, dodaj zadanie. I teraz wy tylko będziecie się zajmowali tą klatką i w sumie tą klatką.
Będziecie mieli dwa miejsca, w których musicie coś robić. No i mamy kolejne dinozaury. Metriakantozaur, tak się nazywa. O, i zapewni wszystkim schwytanym dinozaurom 80% komfortu, więc możemy sobie poobserwować je, bo zanim zapewnię tym ostatnim właśnie dinozaurom komfort, to troszkę minie i podoba mi się to tutaj. Te właśnie takie kolorki na jego, chciałem powiedzieć twarz, ale to nie jest jego twarz. Jest raczej jego pysk. Brak danych o komforcie. Zaraz zobaczymy, czego dokładnie wy potrzebujecie i co wam nie pasuje w tym moim parku. No powiem wam, że dość mocno się to wszystko rozrosło, patrząc na to, że nie miałem jeszcze jakieś 40 minut temu kompletnie nic. Ofiara. Potrzebujecie ofiary i reszta rzeczy... Wow, to jest dziwne, że bez problemu one będą żyły w tym, co tutaj mają przygotowane i nie będę musiał nic pod nie zmieniać. Niespotykane. Zobaczmy. Komfort zadowolony. 85, 90, 95 i 100. No i teraz czas jest coraz mniejszy. Możemy sobie poobserwować. Rzuci się. Ktoś tutaj będzie i jest głodny? Nie, na razie nikt z tych dinozaurów nie jest głodny. Powiem wam, że dilofozaury wydaje mi się, że będą dość irytujące i mogą coś tutaj próbować odwalić. Patrząc na to, że to ogrodzenie nie jest pod napięciem, a powinno być. Powinno być pod napięciem, a on mówi, a tam nie potrzebujemy tego. Więc zobaczymy, czy jeszcze dojdzie do jakiejś walki na sam koniec kampanii, czy raczej wszystko przebiegnie bez żadnych problemów. Nie no, ładnie to wygląda. Fajne dinozaury, szkoda, że na sam koniec kampanii, a nie wiecie... nie jakoś troszkę szybciej. I jeżeli chodzi o kampanię, to też jest mi smutno, że mieliśmy tak mało takich misji jak właśnie z tym to był alozaur? Tak, chyba z alozaurem. To trzeba było tam tropić tego alozaura. Takich misji powinno być więcej, albo w takim typie, a nie, że po prostu no, klikamy, później transportujemy te zwierzęta i tyle. Ale może te misje będą o wiele lepiej zrobione, zobaczymy. Na razie mamy... O, co ty robisz? No właśnie, tak myślałem, że coś tutaj knujesz. Pięknie sobie chodzicie. Ładnie to wygląda. Dobra, 5, 4, 3, 2 i pewnie przyjdzie ogromny tornado i wszystko mi zniszczy. Oby nie, bo byłbym bardzo zły. Początek nowej ery. Dostałem taki achievement, więc zobaczymy, jak się kampania będzie kończyła. Well, considering we can't let them run free and the dinosaurs will never really know the life they should be living, it's as perfect as can be. I guess we should be happy. But are we happy? Sorta? Okay, something's bothering you and it's not me. Oho, zobaczymy, o co chodzi. So, what gives? This park. This isn't the dinosaurs' final stop. Is it? No, of course it's not. How could it be? It's too dangerous to have these animals this close to civilization. Where they go, we go. You mean that, Owen? You realize what you're saying? We're a team. I know you, Claire. You won't turn your back on them. Which is a bad idea, by the way. Never do that. And neither can I. These animals are a destiny that we can't escape. Not just you and me, everyone. That's something the Earth needs to come to terms with. Yeah, we either make this planet right, or the dinosaurs. They'll make it theirs. Okej, i to jest, rozumiem, wszystko, czego się dowiedzieliśmy. Myślałem, że jeszcze coś innego tutaj nam powiedzą. Ale jeżeli miałbym ocenić kampanię, to dałbym takie 6 na 10. No, całej kampanii, tym wszystkim misjom. Były fajne momenty, ale były też takie, powiedziałbym, że słabsze momenty troszkę. Transmisja przychodząca, misja zakończona, Kalifornia. Chyba, że to nie jest koniec. Zaraz zobaczymy. Może to nie jest koniec. Yosemite. From the language of the Miwok tribe, it means the Valley of the Killers. Fitting, isn't it? The strong prey on the weak. The hunter... And the hunted constantly optimizing their size, their appearance, their strength, their vision, their speed. The mind becoming ever better at that one task necessary for survival. Huh. Evolution is a never-ending arms race.
that continues to this day. That's life. It embraces change. And now dinosaurs have returned to the Valley of the Killers. The question isn't, do they belong in Yosemite? They most certainly do. No, no, the question is, will they stay? Uuu, dobra. Czyli co, napisy końcowe będą, czy nie będzie napisów? O, czyżby kolejna misja? Wyprowadzenie dinozaurów z wyspy to najgorszy pomysł w długiej i smutnej historii złych pomysłów. Teoria chaosu. Dobra robota, udało ci się ukończyć trym kampanii. Może teraz czas wypróbować park jurajski w trybie teorii chaosu. Pomóż doktorowi Johnowi Hammondowi zrealizować jego marzenie, jednocześnie poznając podstawy tworzenia bezpiecznego i dochodowego parku dla swoich gości. Więc jeżeli ktoś by chciał zakończyć teraz rozgrywkę i miałby ocenić całość gry na podstawie tego mojego wycinka, który dostaliśmy, to obstawiam, że ocena byłaby raczej negatywna, bo wyobraźcie sobie, wydajecie 250 zł, żeby przejść samą kampanię i sama kampania jest średnia. Ale może ja się mylę, może wasze komentarze będą lepsze. Wiadomo, nie kończymy teraz serii, żebyście nie zrozumieli mnie źle. Będziemy grali teorię chaosu, jeszcze wyzwania, jeszcze piaskownice, będę chciał sobie wszystko na spokojnie pograć, ale samą kampanię mamy już zaliczoną, więc teraz miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej i w końcu poczujemy ten klimat parku jurajskiego i chyba nawet poczujemy o wiele bardziej niż do tej pory, bo to będzie inspirowane bezpośrednio filmami. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mam pojęcia, ile trwa na przykład taka jedna misja. O, nie, przypadkiem. Nie, Alt F4 klikam. A, kliknęłem Alt F4. Kliknęłem Alt F4. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.